Od setek, dziesiątek lat naukowcy zastanawiali się nad jednym bardzo ważnym pytaniem. Jaka jest najseksowniejsza postać z kreskówek na Cartoon Network? Dzisiaj zastanowimy się nad tym pytaniem. Zaczniemy prosto od naszego researchu. Wpiszemy sobie najseksowniejsza postać Cartoon Network. Zobaczymy, co nam wyjdzie. To jest dokładnie to, czego szukamy. Zobaczmy, co wyjdzie. Jessica Rabbit? 22% głosów animowana Betty Boop? 10 karmelowej królicy reklamującej produkty Cadbury. Ha? Mel Cadbury? Rabbit? Oh fuck. To jest najlepsza rzecz, jak wpisujesz na Google imię postaci i od razu dostajesz pornografię. O! Wow, to jest... jakaś... To jest moje nowe ulubione zdjęcie w internecie. To dziecko wygląda na przerażone. Nie wiesz, że ono jest w obszarze Epic Wife'u. O, to jest fajny art w sumie. O, damn, wyobraź sobie, że wchodzi do sklepu i widzi coś takiego, o fuj. Co to jest? Wszedliśmy w rabbit hole. Dosłownie. Bo to... Królik. Najładniejsze bohaterki gier, to nie jest, co chcę... Najsłowiejsze kobiety w serialach, nie, najsłowiejsze kobiety z komiksów, nie! 88-latka zginęła w pożarze, to krewny podłożył ogień. Jeden dzień temu! Najsłynniejszą pogodynkę świata. Co to jest? Wrocław? What the fuck? Nie, aż to kliknę. Co to jest? O nie, to jest akurat... O nie, to jest prawdziwy artykuł. O nie, jednak nie chcę tego czytać, to jest smutne. Co? Musimy spróbować innego sposobu. Otóż wejdziemy na zapytaj.pl. Wejdziemy sobie na zapytaj. Najseksowniejsza postać z Cartoon Network? Znak zapytania? O, mogę dołączyć zdjęcie! Coś, co wyciągnie ludzi uwagę. O, wiem, mama Dextera. Tak, jakieś zdjęcie, gdzie ma dupę na wierzchu, to jest najważniejsze. O tak, to jest dokładnie to, co ja chcę. U nie, to jest lepsze. O nie, to jest... O, to jest gif. Wait, czekajcie, bo patrzę sobie na inne rzeczy. Odwieczna zagadka ludzkości, słaba Dextera i Didi nawet śpi w rękawiczach w fartuchu? Nie. Oglądałem laboratorium Dextera dla fabuły. Tam nie było fabuły, to... Znaczy tam nie było w sumie fabuły. Nie rozumiem, jakim cudem rodzice Dextera mogli być w jego sekretnym laboratorium. Czy nie zauważyli, że rachunki za prąd są nieco za duże? Znaczy... Może Dexter miał własną elektrownię prądu i po prostu nie zużywał ich, tylko miał swój, jakby... Nie wiem, czemu tak myślisz. Myślałeś, że Dexter jest geniuszem? Spróbuj chodzić cały dzień tak, jak jego mama. Co to znaczy? Dosłownie nie rozumiem, czy chodzi o to, że ona cały czas jest na szpilkach? W sensie, to nie jest trudne chyba chodzić cały dzień. Jakby jest męczące, ale to nie znaczy, że byłbyś geniuszem chodząc tak. Ja naprawdę nie rozumiem. To jest jakiś postmodern art po prostu. Po prostu czemu jest jego zdjęcie zamiast jego mamy? Nie, to jest... What the fuck is this, dude? Więc minęło pół godziny od czasu, kiedy zadałem to pytanie. I teraz zobaczymy sobie, jakie będą odpowiedzi i zobaczymy, czy dadzą nam jakiś większy insight w ten problem, w to pytanie. Zobaczmy. Gwiazdka. Wiesz co, to jest akurat całkiem spoko. Nie sądzę, że gwiazdka jest jakaś spoko, ale sądzę, że jest dobrą postacią do uwzględnienia, kiedy będę faktycznie już robił moją listę i starał się to określić. Zapiszę to sobie. Lindze, wyspa totalnej porażki.
I ja rozumiem, okej, okay, staramy się patrzeć na popularność postaci i tak dalej. I powiem tak, ja nigdy nie widziałem jakichś firsty artów związanych z Lindsay, ale widziałem setki artów związanych z Gwen. Poszukamy sobie Gwen, wyspa totalnej porażki. Memy? Zobaczmy, co wychodzi. Gwen to wyspa totalnej porażki wyruszył później. Okej, okay, właśnie o taki typ rzeczy mi chodzi. Gwen jest definitywnie najbardziej popularną postacią tam. Ty dalej myślisz, że WSP to bajka dla dzieci, ale na czym to głównie, co to jest? Gwen brzydka, chciałbym, żebyś była prawdziwa, to bym się... Owen, największy... O, stary, Chris McClane jest w sumie całkiem hot. Boże, tej porażki szyby? What, pan? O kurwa. Nie. No. Czy ja muszę cokolwiek pisać? Leandro i Cody? Naprawdę? Chyba zacznę szybować Leandro. No, a to jest lepsze. Wow.